Cześć, Julka, niezwykle miło widzieć na konferencji serialu Cześć. Teściowie, którego dziś premiera na Polsat Box Go. Tak. Jak ty wspominasz pracę na planie? Jejku, to już było tak dawno temu. To już ciężko wspominać. To już ciężko, nie no, bardzo dobrze wspominam. To była co prawda ciężka praca, ponieważ mnóstwo scen dziennie i mało oddechu pomiędzy scenami. Natomiast ogólnie bardzo taka przyjemna, przyjacielska atmosfera, super obsada, z którą dobrze mi się grało, więc żyć nie umierać. Wiem, że dość długo czasem zastanawiasz się nad rolami. Jak było tym razem? Czasami jest tak, że po przeczytaniu scenariusza od razu w coś wchodzę, czasami muszę się zastanowić i w tym przypadku było tak, że przeczytałam i owszem, bawiło mnie to, natomiast nie byłam do końca przekonana, czy powinnam brać udział znowu w jakiejś komedii, bo jednak jest to serial komediowy. Stwierdziłam, że po prostu pochodzę na próby czytane, takie castingi, żeby też dobrać partnera, z którym miałabym grać, czyli mojego narzeczonego serialowego. No i kiedy padło na Ignacego, to mówię, o Jezu, dobra, Ignacy jest super. Ignacy jest w ogóle też moim dobrym kolegą prywatnie, więc wiedziałam, że będziemy się świetnie bawić i w razie czego będziemy się wspierać wzajemnie w trudnych chwilach, które zdarzają się na planie. No i Cezary Pazura, którym też miałam przyjemność grać wcześniej w filmie, powiedzmy to ładnie parę, kto widział film, to widział i wie. To wie, o co chodzi, a tutaj grał mojego ojca, więc dosyć zabawnie. I w końcu po prostu ta obsada w szczególności mnie przyciągnęła do tego, że kurde, w sumie fajna będzie ta przygoda, a ja w komedii się odnajduję, bo się w niej wychowałam. Od wieku 13 lat gram już w rodzince.pl, także wiem, o co tu chodzi i że komedia też bardzo mocno bazuje na tempie, jak w matematyce. Wszystko tu się musi zgadzać, wiesz, co do centymetra. Na planie spędziliście dość dużo czasu, było dużo scen. Jakie masz wymagania co do tego wszystkiego, co ma być na backstage'u dla ciebie przygotowane? I czy w ogóle jakieś wymagania masz jako najpopularniejsza aktorka młodego pokolenia? Każdy ma wymagania, każdy aktor ma. Na pewno mam mniejsze wymagania niż podczas koncertów. Bo jednak jakby dużo, bardzo pokornie podchodzę też do pracy na planie. Wiem też, że pracuję na nim zawsze ze 100 osób i nie jestem raczej typem osoby, która gwiazdorzy, ale rzeczywiście to, co zaczęłam wprowadzać w umowę, to jest to, że nie lubię zaczynać pracy wcześniej niż 8 rano. Kiedyś pracowałam w serialu, gdzie miałam 70 dni zdjęciowych, codziennie 5:30. To był hardcore i stwierdziłam, że jeżeli mam grać w serialu, to przynajmniej, żeby to było zachowane, żeby się wysypiać, to wtedy będę lepiej się czuć i będę lepiej grać i dla wszystkich to będzie lepsze. Czyli taka normalna, prosta sprawa. Musisz się wyspać, żeby być efektywną. Tak, po prostu. Ja w ogóle nie jestem rannym ptaszkiem. Ja jestem nocnym markiem raczej, więc bo 8 rano to jest takie minimum, wiesz, żeby dobrze później myśleć. A tak to, no nie wiem, myślę, że mam takie standardowe potrzeby, jak kamper, którym można odpocząć w czasie przerwy i tak dalej. W serialu jest taki motyw, że twoi rodzice chcą cię bardzo bogato wydać za mąż. Jaki ty masz stosunek do tego typu rodziców, którzy pchają tę córkę do biznesmenów? No na szczęście w mojej rodzinie jest zupełnie inaczej. To nie ma znaczenia. Ja też sama nie patrzę na to. Dla mnie to jakby, ja wiesz, sama zarabiam i lubię być niezależna. Moja Angelika, szczerze, mam wrażenie, że po prostu ona ma to gdzieś. Też ma swoje ambicje. Najważniejsze jest to, że zakochana w Ludzku. I mimo, że jest to pewnego rodzaju mezalians, to idzie w to i ona za bardzo się nie przejmuje opinią rodziców, ale też jest podstępna, bo zależy jej na tym, żeby dostać od rodziców mieszkanie, więc wymyśla z Ludzkiem podstępny plan. Ale nie powiem jaki, zapraszam do oglądania już dzisiaj. To już tak kończąc, jaki rodzaj teściów bardziej ci odpowiada, bo mamy skrajne rodziny. Taki, który się nie tranżala. Czyli chciałabyś, żeby ta rodzina była obok, teściowie, żeby byli obok, ale żeby nie sugerowali i żeby nie nakierowywali. Ja zawsze jakby bardzo szanuję rodziców mojego partnera i zawsze mam dobre relacje i staram się być super przyjazna. Jak się mówi, teściowa, to ja jestem kim?
No, wiesz. No, nie wiem właśnie. Czekaj. Jest zięć i jest... Stara, zapomniałem. Zięciuwa. Jak to się mówi? Ktoś wie? Teraz mam zaciemnienie, no. Synowa. Synowa, tak. Staram się mamy być to. Dobrą synową, Matko Boska. Jest, słuchajcie, bardzo wcześnie rano i ja jeszcze nie obudziłam się. Więc zależy mi na takich przyjacielskich relacjach z rodzicami partnera, ale wolałabym, żeby jakby nie wchodzili za bardzo na głowę. Tak samo proszę o to moich rodziców. A jakby tak wchodzili totalnie, to byłabyś w stanie zerwać związek ze względu na to, że ci rodzice? Nie, nie. Czyli odciąć się? Związek to jest jakby oddzielny byt. Jesteśmy jakby swoim własnym zamkiem, ze swoją fortecą i jakby wiesz, nasze sprawy są jakby dla nas najważniejsze i reszta jest po prostu troszkę bardziej z boku. Nie wiem, czy się wyrażam jasno. Tak, ja wszystko wiem. Ostatnie pytanie bardzo modne dziś o Eurowizję. Jak oceniasz występ Blanki? Tak jak powtórzyłam w poprzednim wywiadzie, życzę jej jak najlepiej, niech spełnia marzenia. To jest najważniejsze, jeżeli się jest szczęśliwa, to super. Ale noga ci latała podczas naszego występu? Było tak, że o, fajnie, okej, wejdzie? Czy... Na pewno wyróżniała się tym, że była taką skoczną piosenką na tle takich mocnych, imperialnych ballad. Więc myślę, że to też zwróciło uwagę. Po prostu Blanka jest przepiękną dziewczyną i magnetyczna jest i tak fajnie się na nią patrzy, więc na pewno też zwróciła uwagę wielu panów, ale pani też, no bo moją zwróciła. Ja to czekam na ciebie. Może za rok coś byś tam pokombinowała. Nie wiem, ale nigdy nie mów nigdy. No i dobrze, dziękuję ci bardzo i oglądajcie Teściowie Polsat Boks Go od dziś w ogóle już, od dziś. Tak, od dziś, zapraszamy. Czyli zaraz recenzje spłyną do ciebie oh na DM-ach. Dzięki. Już się boję.